Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Zaczynamy bez ograniczeń. Moim i Państwa gościem już pan Krystian Legierski, Zieloni 2004, radny, który kandyduje do Sejmu z listy SLD, miejsce czwarte w Warszawie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Proszę Państwa, program bez ograniczeń to program, w którym to Państwo zadajecie pytanie naszemu gościowi. Czekam w takim razie na Państwa telefony i na Państwa pytania. Panie Krystianie, ja muszę przede wszystkim zapytać, grał Pan już w lotto? Nie grałem. Nie udzieliło mi się to ogólne podniecenie. Wiele lat 56 temu... milionów było do zgarnięcia. Wiem. Wiele lat temu grałem, ale grać przestałem, bo zawsze przed losowaniem moja wyobraźnia puszczała wodze fantazji i potem rozczarowanie, jak nie trafiłem tej szóstki, było tak duże, że stwierdziłem, oszczędzę sobie tych rozczarowań. No ale nie myślał pan, takie pieniądze, 56 milionów złotych, na co można by było to przeznaczyć? No taką kampanię można by zrobić, że... Można by zrobić kampanię taką, że pewnie bym został premierem i prezydentem w jednym, jakbym wygrał, ale dlatego też nie grałem. No dobrze, czyli potem ani premiera, ani prezydenta na razie pana nie interesuje, dobrze. No dobrze, to w takim razie my czekamy na państwa pytanie, państwa telefony. Pan Tadeusz do nas się dodzwonił, dobry wieczór. Witam serdecznie, panie Tadeuszu. Ja niestety nie słyszę. Pan Tadeusz z Gdańska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się, witam. Ponieważ zapytanie o Bogdana Tomaszewskiego, halo? Tak, proszę zadawać. Również ze strony dziennikarzy tego programu. No jak słyszeliśmy, mocno drażni posłów PO-u. Dlaczego? No bo bardzo uczciwy człowiek, moim zdaniem. Chciałem zapytać się między innymi, bo niedawno oświecił mnie między innymi Super Express. No Tomaszewski twierdzi, że dlatego zgodził się kandydować z PiS-u, aby jego zdaniem miliardowe przekręty związane z budową stadionów, autostrad i rolników zostały zamiecione pod dywan. No pamiętam, że w 2006 roku kilometr autostrady kalkulowano na 25-35 milionów złotych. Panie Tadeuszu, jakieś konkretne pytanie? Zaraz zadam, a co jest dzisiaj? No kilometr autostrady odcinku kosztuje nas 200 milionów. No jak odcinki w Skandynawii, tyle, że wykopane w skałach. No i budowa stadionu narodowego kosztowała około 2 miliardów złotych. Na większego i nowocześniejszego stadionu Borussii Dortmund niewiele ponad miliard. No proszę o komentarz w tej sprawie. Dziękuję, dobranoc. Panie Tadeuszu, dziękuję serdecznie za to pytanie. No dobrze, to popytamy w takim razie o stadiony. No pana Tomaszewskiego to nie wiem, czy chce się pan na ten temat wypowiedzieć. Nie, mam swoje zdanie na temat stadionów. Może to powiem, że po prostu uważam, że w Polsce, gdzie brakuje... Znaczy do Warszawy się odniosę, tak? Że Warszawa, która po prostu zafundowała sobie dwa stadiony. Jeden stadion Legii, drugi stadion Narodowy i... No i remontowany stadion Polonii chyba. I remontowany stadion Polonii. Pani prezydent 500 milionów złotych przekazała na stadion Legii. No ja uważam to za kompletne nieporozumienie, bo naprawdę w Warszawie wystarczy jeden stadion, a te 500 milionów złotych można było wydać na różne rzeczy. Na przedszkola, na żłobki, na mieszkania, których w Warszawie nieustannie brakuje. Młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie ma mieszkań na wynajem, nie ma mieszkań komunalnych. Bardzo wiele potrzeb jest w Warszawie, więc wydaje mi się, że takie bizantyjskie wydatki w zasadzie dla mnie niezrozumiałe, no, są jakby nadużyciem władzy. Rozumiem. No, a z drugiej strony stadion Legii wygląda teraz naprawdę oszałamiająco. Nie, ja tego nie kwestionuję. Wygląda oszałamiająco, jest piękny. I gdyby Warszawa była takim miastem, które naprawdę ma nadwyżki budżetowe, no to mogłaby i 5 takich stadionów zrobić. Tylko się zastanawiam nad tym, czy po prostu naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy żyją na skraju nędzy, ci ludzie, którzy są zwracani razem z Warszawą, jest taka sytuacja, że prawowici właściciele odzyskują kamienice razem z lokatorami, którzy tam od lat 50-tych, 60-tych mieszkają i ci lokatorzy, często 70-80-letni ludzie, przez prywatnych właścicieli są tam w różny sposób traktowania, przede wszystkim podnoszone są im czynsze, ich nie stać na te mieszkania, a miasto nie ma mieszkań, które mogłoby im zaproponować. Więc wydaje mi się, że są naprawdę takie podstawowe potrzeby, które za te 500 milionów warto by zaspokoić, a dopiero później budować drugi, trzeci i czwarty stadion. Szanowni Państwo, Państwo możecie do nas dzwonić i zadawać pytania naszemu gościowi. Oczywiście również można zadawać pytania drogą SMS-ową. Komu się nie uda do nas dodzwonić, zawsze jest taka możliwość, żeby wysłać SMS-a i w ten sposób również zadać pytania. A chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pan akurat chce do Sejmu? Dlaczego, co pan widzi akurat w parlamencie dla siebie? Wie pan co, nie idę do Sejmu dlatego, że coś widzę dla siebie w parlamencie, bo dla siebie rzeczy załatwiam w swoim życiu jako przedsiębiorca. Natomiast od wielu lat różne rzeczy są dla mnie ważne, nie jako Krystiana Legierskiego, tylko nie jako obywatela. I myślę, że setki tysięcy, bo i miliony osób podzielają te moje zdanie. Ja przede wszystkim jestem znany z walki o prawa dla osób homoseksualnych. I w tym parlamencie na pewno będą się ważyły losy ustawy o związkach partnerskich, będą się ważyły losy ustawy o mowie nienawiści, o kryminalizowaniu mowy nienawiści przeciwko osobom homoseksualnym, bo dzisiaj takie zachowania nie są kryminalizowane w stosunku do osób homoseksualnych,
a przypomnę zresztą kryminalizowane na przykład w stosunku do osób wyróżniających się inną wiarą czy pochodzeniem etnicznym, tak? Że jest jakby tutaj nierówność. Dalej w tym Sejmie będą się ważyły losy ustawy o GMO, czy wpuścimy do Polski uprawy. No pod warunkiem, że ustawa zostanie dobrze napisana, bo na razie prezydent jest jak najbardziej za, tylko... Prezydent... Bubel prawny. Dokładnie, ale to nie chodzi o to, czy ustawa będzie dobrze, czy źle napisana. Chodzi o to, żeby ludzie, Polacy w tak ważnych kwestiach mogli być należycie, byli należycie poinformowani i mogli podjąć decyzje w tak ważnych dla nich kwestiach. No dobrze, ale te kwestie, które pan porusza, również to są postulaty ruchu Palikota. Dlaczego nie stamtąd? Wie pan co, ja mam duże obawy i dużą nieufność w stosunku do ruchu Palikota. Po pierwsze, Palikot jest tam jakby one man show. Tak naprawdę nie wiadomo, jacy ludzie za nim stoją. On na te swoje listy brał ludzi przypadkowych, zapychał te listy szybko i bez jakiejś weryfikacji różnymi osobami. Natomiast na przykład osobiście też nie mam zaufania do Janusza Palikota w kwestiach tematów związanych z osobami homoseksualnymi, w kwestiach podejścia do ustawy o związkach partnerskich. Przecież ja pamiętam, i to też powtarzałem wielokrotnie, Janusz Palikot był wydawcą magazynu Ozon. To był jawnie homofobiczny magazyn. On co prawda twierdzi, że nie był redaktorem naczelnym, że tylko i wyłącznie był jakby właścicielem, współwłaścicielem. To panie Krystianie, do tego wątku już za chwilę wrócimy, ale wcześniej pytanie od naszego widza, pan Wojtek z Dębicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Rozumiem, że rozmawiam z panem, który jest z Partii Zielonych, tak? Tak. Zieloni 2004, który startuje z SLD. Aha, z SLD. Szanowny panie, kilka lat temu była wielka awantura na temat Rozpudy, gdzie miała iść autostrada. Jak się pan ma do tej sytuacji? Co jest lepsze, czy autostrada i ulga dla ludzi, czy jakieś żabki, czy jakieś ptaszki dla was? Bo widziałem to, oglądałem, byłem przerażony, patrząc na takich durniów, którzy siedzieli na, którzy się przypinali do drzewa i siedzieli na, jak małpy na drzewie. Panie Wojciechu. Proszę mi powiedzieć, co pan woli? Autostradę, proszę pana, i ulgę dla ludzi, żeby nie jeździły po miastach ciężarowe wozy, czy żabki, czy ptaszki? Dziękuję. Panie Wojciechu, dziękuję serdecznie za to pytanie. Pełne emocji. Myślę, że pan Wojciech przede wszystkim źle postawił, jeżeli tak mogę powiedzieć, przepraszam, nie chcę pana urazić, ale wydaje mi się, że pan źle postawił te kwestie, bo to nie jest alternatywa albo autostrady, albo żabki, tylko to jest alternatywa polegająca na sensownym planowaniu. Panie Wojciechu, Rozpuda to jest skarb natury, który moim zdaniem jest o wiele bardziej cenny niż Wawel. Co by pan powiedział, gdyby jacyś inżynierowie zaplanowali autostradę przez Wawel i powiedzieli panu i wszystkim Polakom, że wyburzą Wawel, bo tam w tym miejscu najlepiej im po prostu wyszło z planu, żeby postawić autostradę. No musimy o tym pamiętać, że przyroda, że człowiek na przestrzeni ostatnich 100 lat zdobył tak olbrzymi wpływ na przyrodę, jakiego nigdy do tej pory ludzkość nie miała. Człowiek w Europie, ale na całym świecie w tak olbrzymim i gigantycznym stopniu dewastuje przyrodę i naturę, że no, absolutnie nie możemy się zgodzić na to, żeby w taki lekkomyślny i lekki sposób podchodzić do tego, czy żabki, czy właśnie Rozpuda, która jest przykładem, pomnikiem przyrody. No dobrze, ale jeżeli miałby to przynieść ulgę ludziom, którzy tam mieszkają, ale którzy nie chcą na przykład kierów przez swoje miasteczko. Ale oczywiście każdy chce tej ulgi, tylko tę autostradę można było poprowadzić kawałek dalej, można było ją zaplanować kilkaset pewnie, czy kilka kilometrów inaczej i byłoby wszystko w porządku. I jakby o to chodziło. To nie chodzi o to, żeby ci ludzie mieli ciężko i żeby ci ludzie byli rozjeżdżani, ale chodzi o to, żeby po prostu planować przestrzeń, w której żyjemy, w taki sposób, żeby i jedni, i drudzy mogli żyć. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tej ziemi. Obok nas żyją zwierzęta i jakby no, musimy pamiętać o tym, że to, że mamy tak wielki wpływ na ten świat, nie znaczy, że możemy go niszczyć bezrefleksyjnie. Więcej pytań do Krystiana Legierskiego już za chwilę, po krótkiej przerwie. Wracamy. Oglądają państwo program Bez Ograniczeń. Wracamy po przerwie. Humory jak najbardziej nam dopisują. Krystian Legierski, Zieloni 2004, który kandyduje z listy SLD z Warszawy, miejsce czwarte. Witam ponownie. Witam. No właśnie humory nam dopisują, bo zepsułem przed chwilą słuchawkę, którą miałem w uchu, więc musicie państwo głośno mówić, dzwoniąc, żebym mógł słyszeć z off. Więc zachęcamy do zadawania pytań i proszę głośno w takim razie mówić. Pan Józef z Czaplinka jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Ja mam dwa pytania. Proszę. Jedno to jest tak. 200 lat głosowałem na lewicę, ale teraz się waham z tego powodu, że Napieralski powiedział, że nie podwyższy podatku dla najbogatszych.
Co to jest za lewica, jeśli chce ciężar kryzysu znieść na barki tych najuboższych, a ci najbogatsi, którym obniżono o 10% podatek, będą się z tego śmiali. To pierwsze a drugie pytanie. Pytanie. Dlaczego nie przedstawiacie w swoich wypowiedziach, że Palikot to jest leper dla ludzi bogatych? Panie Józefie, dziękujemy serdecznie za te pytania. No, kwestia podatku dla najbogatszych, kwestia, która ostatnio rozpala trochę też nawet struktury SLD. Ja mogę mówić za siebie i za Zielonych, bo przypomnę, że jestem członkiem partii Zieloni. 2004 startujemy z list SLD i jest to jakby nasze porozumienie strategiczne, ale nie mam wpływu na to, co się w SLD dzieje. Ja wierzę, że SLD też na pewno w swojej większości jest za podniesieniem podatku dla najbogatszych. My jako Zieloni jesteśmy zdecydowanie za podniesieniem podatku dla bogatszych, dla najbogatszych. I oczywiście ja znam argumenty ludzi liberalnie nastawionych do tej kwestii, którzy mówią, no proporcjonalne podatki, kiedy każdy płaci tyle samo, są jakby sprawiedliwe, tak? Natomiast to oczywiście, patrząc od strony matematycznej i kalkulacji, jest to sprawiedliwe. Natomiast patrząc od strony takiej czysto ludzkiej, no to każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie każdy człowiek jest tak samo w wielkim stopniu zdolny do zarabiania pieniędzy. I na przykład osoby, które są nauczycielami, które są pielęgniarkami, które są piekarzami, one robią bardzo ważne rzeczy, ale te rzeczy nie przynoszą im takich dochodów jak osoby, które są prawnikami, ekonomistami, bankowcami. No tak, ale nie ma takiego strachu, że ci najbogatsi, którzy dają pracę, płacąc zbyt wysokie podatki, będą chcieli na przykład, nie wiem, wynieść się i choćby nawet płacić te podatki gdzie indziej, w rajach choćby nawet? Myślę, że takiego strachu nie ma, bo te raje to są tylko rajami z nazwy i myślę, że no nie każdy będzie chciał się przenieść do... Albo przenieść swój biznes gdzie indziej. No właśnie, ale to robią te korporacje już. I ja myślę, że na to się trzeba przyjrzeć, bo to nie tylko najbogatsi ludzie, ale też najbogatsze korporacje. Największe korporacje powinny płacić większe podatki niż drobni i średni przedsiębiorcy, moim zdaniem. Bo ja też w dużym stopniu obarczam za kryzys, który jest obecnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, właśnie korporacje, które dla pomnażania własnego zysku eksportują miejsca pracy z Europy, ze Stanów do Azji, tak? Że po prostu te wszystkie hale fabryczne, fabryki całe są przenoszone do Azji, co powoduje, że ludzie, między innymi w Polsce, ale w Europie i Stanach Zjednoczonych, coraz mniej tej pracy mają. Czyli rozumiem, że SLD i... Zieloni wygrywają wybory, traci Janusz Palikot między innymi. Wie pan, nie wiem, kto traci, kto zyskuje. No, liczę na to, że 9 października będzie ten dzień, którym się wszystko zweryfikuje i ludzie podejmą słuszną decyzję. Bo ja bym chciał też zaapelować do wszystkich ludzi, że pamiętajmy, tego 9 października przez krótki ułamek chwili to my będziemy decydowali o naszym losie. I zaraz po tym dniu o naszym losie będą decydowali ci, których wybraliśmy. Więc wybierzmy mądrze, bo tak naprawdę myślę, że lepiej czasami z osobami, co do których mamy różne zastrzeżenia, ale wiemy, kim są. Przez lata ich poznaliśmy. Lepiej czasami z tymi ludźmi budować, niż z ludźmi, co do których nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim tak naprawdę są. Panie i co za nimi kryje. Kolejne pytanie od naszego widza. Pan Przemysław z Poznania jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Ja jeśli chodzi o podatki, to tylko odpowiem panu w ten sposób, że ci, którzy twierdzą, iż moralnie jest nałożenie dodatkowego podatku tylko na najbogatszych, to myślą podobnie jak pomysłodawcy właśnie Holokaustu, mordujący i grabiący Żydów pod pretekstem, że jest to bogata mniejszość wyzyskująca innych. Bo to jest to samo myślenie. Natomiast ja panu powiem w ten sposób, że jest pan Zapatero w Hiszpanii, który rządził przez 7 lat i skutkiem jego rządów jest to, właśnie to jest ten sam... To praktycznie to samo, co pana Napieralski, to sama ideologia lewacka doprowadził do tego, że praktycznie cała młodzież jest na bezrobociu. Tam 50% ludzi w wieku od 20 lat do 30 to 50% ludzi jest na bezrobociu.